tego właśnie nie rozumiem. Zobaczcie, Mr. Jack ma te materiały naprawdę na poziomie, fajnie to komentuje, fajnie to prowadzi i ma tych 2,5 tysiąca oglądających, a Blade Barrier ma ponad 3 kafle, nie? Taki dres idiota. A co tam będę go wyzywał? Zasługuje na to. Czy będę go wyzywał? Moje, to się tak ładnie mówi, że moją opinię o nim wyrażę, nie? Bo to nie, ja nie mówię, że on jest idiotą, tylko uważam, że jest idiotą, nie? I teraz go mogę bluzgać do woli, to tak się tak ładnie mówi, nie? Trolle internetowe często sobie korzystają, że to jest moje zdanie i nie masz prawa mi tego zabronić. Ja ci mogę obrażać do woli, to jest moje zdanie, po prostu. I jak mi zabronisz cię obrażać, to w ogóle wolność słowa, w moją wolność słowa godzisz. No nic, to nie jest, nie będę o trollach nic wspominał internetowych. Bo o tym też chciałbym wspomnieć w którymś tam audiologu. Jeżeli nie polecam. Inny użytkownik, no, z którym miałem dość nieprzyjemne wspomnienia, to jest Mega Zajka. Chociaż do jego produkcji, szczerze mówiąc, to nic nie mam. On to tam może nie są jakoś bardzo super jakościowo. Do samego tego człowieka nic nie mam, ale... znaczy, nie, stop. Do człowieka mam. Do produkcji jego nic nie mam, natomiast... taki, powiedzmy, jego styl bycia jest taki, nie bardzo znam określenie, nie jestem w stanie znaleźć dobrego określenia. Taki śmieszny człowiek to dla mnie jest, no, biorący wszystko za bardzo do siebie, niby próbuje być wylusowany, ale spina się przy każdej okazji, szuka okazji do sprzeczki, no nie wiem, i jest też trochę niepoważny. Nie wiem, coś tam podobno była jakaś tam akcja, że się nawalił, nie? Wysłał jakieś tam obelżywe wiadomości do paru innych użytkowników, potem się tłumaczył, że o, hakerzy wbili na moje konto, ale już odpowiedni ludzie się nimi zajęli i w ogóle jestem taki fajny, mam ludzi, żeby się zajęli i to byli na pewno hakerzy i Microsoft ich wynajął, żeby zhakowali konto Mega Zajki, żeby do Witchavena napisał, że Witchaven jesteś Twelem, pięknie, yeah. Nie, i to wcale nie byłem ja, to byli hakerzy, ja wcale się nie najbałem. No, takie tłumaczenie, skakowali mi konto, to jest w ogóle dla mnie śmiechu warte. Chyba, że ktoś miał jakieś hasło, tak jak w szkole mieliśmy, pamiętam, na wszystkich komputerach kwerty UJOP albo kwerty 123. Nie, jak ktoś ma takie hasło, to ja się nie dziwię, nie. Bo to dowolna osoba sobie myśli, a Mega Zajka, może jakieś hasło słabe ma, no to o, kwerty 123. Up, zalogowałem się, o, no to proszę. Albo jakieś hasło, wiecie, tam jakieś w stylu lubię placki, nie wiem, cokolwiek. Ja mam hasło 8-oznakowe. Powiem wam, że bardzo dobre są generatory haseł do tego. Raz się to zapamięta i jest spokój, mam 8-oznakowe, a tu się przyznam. Przyznam się, że jeszcze to hasło ma już z 8, czy... Z 8? Z 7-8 lat. Bo z 7-8 lat temu w Tibie po prostu grałem, tam był generator haseł. No i takie hasło mi wygenerowało i korzystam z niego do dziś. I bardzo dobre hasło. Widzicie, Tibia jednak ma jakieś dobre strony. Swoją drogą, to nie gra, jest zła gracze po prostu, no ale... To też jest temat, powiedzmy, że na audiologa. Ojej, nie chcę zbierać tych nasionek. Albo zasadzę je może, co? Później drzewka mi ładnie wyrosną. Tu sobie zasadzę. Tu sobie zasadzę. I tu sobie zasadzę. A zasadził panu ktoś kiedyś, kopał tupę. Swoją drogą, 7 kwadransów już mamy. Będzie 2,5 godziny gra, myślę, dostanie dychę. Bo się wciągnąłem... No, dawno w Minecrafta nie grałem, więc nic dziwnego, że się w niego tak wciągnąłem teraz. No cóż, no właśnie, wracając do Mega Zajki. Coś tam hakerzy, potem teraz ostatnio... Też taki dziwny filmik wrzucił, że o, a teraz na moim kanale panują takie zasady, że jak ktoś mi wytknie błąd, to dostaje bloka. No proszę was ludzie, że to jest dobre podejście. Ktoś mi wytknie błąd, to było, nie, inaczej on to powiedział. Na polski to można przetłumaczyć, że jak ktoś wytknie mi błąd, to dostanie bloka. Ale to było, że jak bodajże, nie pamiętam dokładnie, oj, tu się znowu te drzewa bugują. To było coś tam, że jeżeli... O, jeżeli będzie próbował kogoś pouczać pod filmikiem, to dostanie bloka. Posłuchaj Mega Zajk, chociaż wątpię, że to oglądasz, bo mnie zablokowałeś, jeżeli się nie mylę. Profilaktycznie.
Tak, bo na forum Zagrajmy Wy tam udzielałem się w temacie o tym, że on zamknął konto, tam była dyskusja na ten temat. Znaczy się zawiesił. Była dyskusja, też tam się udzielałem, powiedziałem tam o tym, między innymi o tym, że to, że hakerzy mu skakowali konto, to jest dla mnie śmiechu warta wymówka jakaś. Tak jak mówię, to jest, nie jest to wykonane, jakby to była jakaś, nie wiem, jakaś mała gierka oparta na jakimś systemie pisanym przez amatora, to okej, ale proszę was, mało jest osób na świecie, które byłyby w stanie włamać się do bazy danych YouTube i wykraść hasło do jakiegoś konta, a jak już tacy są, to na pewno nie interesowałoby ich to, by wejść na konto Megazajki i napisać obelżywe wiadomości do kilku innych użytkowników. Zaręczam was. Zaręczam wam. Zaręczam was, ale to w ogóle potworek. I zgubiłem się w lesie, moment. Z której strony ja przyszedłem? Z której strony ja przyszedłem? Morety. Tak to jest. No i co, nie znajdę mojego domku. Ładnego, pięknego. Że te głupie zbugowane drzewa, nie wiem skąd przylazłem teraz. Chyba stamtąd. No, tak jak mówię. Co do jego produkcji, to nic do nich nie mam. Chociaż są... Ojej, no co tu się narobiło, ludzie. W Minecrafcie, kochaniutki, nie buguj mi się. Dobrze, będziesz taki miły. Wygląda na to, że nie. Dobra, druga sprawa jest taka, że się zgubiłem. I gra mi się w ogóle jest coraz bardziej rany, ale to jest irytujące. Już w Minecrafciku masz punkt w dół zagrywalność. Takie będę. Ja rozumiem, że to jest beta, ale gościu tą grę sprzedaje i sprzedał jej 3 miliony. To do czegoś zobowiązuje. No nie? O, tu jest krów dużo. Nie będę jej resetował, bo musiałem znowu dobrą rozdzielczość ustawiać. Ojej, 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 zawieszka. Out of memory. Minecraft has run out of memory. This could be caused by a bug in the game or by the Java virtual machine. A teraz mi powiedz, debilny Minecrafcie, dlaczego nie mogę w ciebie grać na full screenie i ustawić sobie jednej rozdzielczości? Bo nagrywam to, ja to rozciągnę do normalnego HD, ale tak to rozciągnę, że mam rozdzielczość 1272 na 714. Kurwa, muszę jeszcze raz to rozciągać. I ten, no dobra, nic, przerwę nagrywanie i jak tylko mi się godło naprawić, to do was wrócę. Dobra, udało mi się dobrą rozdzielczość ustawić. Mam nadzieję, że tu się już wszystko ogarnę. Rany, Julek. Aha. No dobra. Ojej, nie, nie zmieniaj mi tego. Teraz chcę. Co ja chcę? O, ile tu? A, to nie pająki, takie stworki morskie. Swoją drogą one chyba nie groźne są. Z nich tam czarny barwnik jest albo niebieski. Chcę znaleźć to miejsce, z którego przyszedłem i to pilnie dość. No tam drzewa ścinałem, to raczej tam coś będzie, chociaż nie wiem, no. Rany, jak ja nie lubię wchodzić do lasu. Powinienem już tą mapę właściwie zrobić, bo mam tam skrzynce trzcinę. Tutaj tylko uda mi się wrócić, no oby mi się udało. No to zrobimy sobie mapę od razu. Tego miejsca w ogóle nie kojarzę, nie wiem. W którą stronę, z której strony na pewno przyszedłem? Tego lasu. Prawdopodobnie tam, skąd go wycinałem. Tam, gdzie zacząłem wycinkę, nie? Z tym, że ja tu nie widzę w ogóle mojego domku. Powinienem widzieć. A bo ja tu skakałem trochę po tym, pamiętam. Jej, no. Aż sobie chyba zaraz obejrzę, skąd ja przyszedłem. No, dobrze, że mam to nagrane, nie? Będę mógł się tam cofnąć. Prosiaczku, umieraj. Daj mi mięsko z siebie. Tak chyba zrobię. Że wydaje mi się, że stamtąd po prostu przyszedłem gdzieś, nie? No, lepiej szybko się odnajdę, bo dzień chyli się ku końcowi. Wydaje mi się, że stamtąd gdzieś szedłem, no. Ale czy rzeczywiście tak było? Chyba tak, chyba za tą górką. Chyba za tej górki przyszedłem.
Tak mi się przynajmniej wydaje. O, dobra, jest mój domek. Będę musiał tą górę później wyciąć. Ej, mam gościa. Niechcianego gościa mam w domku. Nie wiem, czy go przyuważyliście. Siedzi mi tam creeper. U. Muszę uważać, żeby mi tu nic nie wysadził. Jesteś tu niemile widziany. Ojej, dwa creepery nawet. Nie starczy mi strzał. O rany. Nie, nie wysadzaj mi się tu. Ani mi się waż. Nie! Kurwa mać. Dobra, te szkody nie były aż takie największe wcale. Mu. Ojej. No dobra, zrobimy sobie drewno. Będziemy kontynuować budowę tego domku. Domku, domku. No nie pamiętam, o czym mówiłem. O tych zagrajmerach mówiłem, ale chyba nic więcej nie mam tutaj do powiedzenia. Dobra. Tak sobie tu skończę. Tu mi ściany jeszcze sadziło głupie, dlatego te creepery są. Ojej, krzywo ścianę ustawiłem. Mam toporek? Mam toporek. Tu ma być ściana. Tu mają być drzwi. O, tak jest dobrze. Dobra. Tu mam takie dwie tymczasowe pochodnie rany, mam czkawkę. Napiję się trochę. Tu też nam tymczasowe pochodnie. Sobie tą dziurę w dachu zakryjemy. Jakieś tam zombie, szkielety słychać na zewnątrz. No już dość. Dość fajnie to wygląda. Jeszcze to jakoś fajnie sobie. Ojej. Trzeba to szybko zategować, żeby mi tu jakieś shity nie wskoczyły. Nawet zaraz to poprawimy, te błędy ewentualne. Zaraz sobie poprawimy. No i co, jeżeli chodzi o zagramerów, to chyba tyle. Z takich, których regularnie oglądam. Tudzież miałem z nimi jakieś niemiłe, nazwijmy to, perypetie. Z nowych zagrajmerów, no raczej nie oglądam. Wyjątkiem jest może użytkowniczka D. Eurola. No, która dość fajnie to komentuje, muszę przyznać. Fajny głos ma, zapowiada się dobra zagrajmerka. Zobaczymy, będę obserwował tam jej działalność. Póki co tam let's play'ów za specjalnie nie oglądam, bo z Harry'ego Pottera to akurat mnie nie kręci, ale może zrobię jakiś... zagrajmy z jakiejś gry, która mnie zainteresuje, to chętnie sobie obejrzę. Zobaczę, będzie tu wszystko przynieść. Tu będzie taki, powiedzmy, nie wiem, składzik. Więc oczywiście zrobię sobie tutaj także workbench, skoro to ma być składzik. To jest podstawa w takim składziku. Sobie zrobimy skrzynki, dużo skrzynek, 8. Z 64 drewienek się robi fajnie 8 skrzynek. Klikając prawym dzielimy na pół. I tak wiecie, na 8 tych sobie dzielimy. Jak to jakoś fajnie ustawić? Mam pomysł chyba. Tak? Nie tak. O tak. O, nawet dobrze to wyszło. Zabiorę tam pochodnie stąd. Tak to postawię. I całkiem ładnie to chyba wyszło. No dobra, beznadziejnie, no ale... Znaczy nie, fajnie. Tylko troszkę to poprawię. Tego workbencha stąd zabiorę. O, zobaczcie. O, tak fajnie nawet wygląda. Nie mam pochodni już. Musiałbym się wracać, tu sobie workbencha postawimy, no nie wiem, tutaj chociażby.
No patrzcie, nie mam pochodni, bym poustawiał. No dobra. Zostawimy tutaj te skrzyneczki. To będą te skrzyneczki. Może jeszcze tu jakieś pojedyncze, ale to... O, mam pomysł, tak? Może trochę przekombinuję, ale... Nie, nawet fajnie to wygląda. Dość.